Witam serdecznie na kolejnym odcinku, kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Dziś naszym gościem, osoba, której przedstawiać nie trzeba, dla osób, które interesują się tym, co się dzieje na Ukrainie, jest z nami Artur Micek. Witam cię serdecznie, Artur. Cześć Mateusz, witam wszystkich. Artur, na naszej poprzedniej rozmowie dyskutowaliśmy, kiedy ta ofensywa słynna, zapowiadana hucznie od kilku miesięcy się rozpocznie, no i chyba wskazuje na to wszystko, że jednak się rozpoczęła. Co wiemy na dziś, co się dzieje na Ukrainie, czy wojska ukraińskie osiągają jakieś sukcesy, czy jednak mamy jakąś stagnację na froncie? Na chwilę obecną wiemy, że ofensywa rzeczywiście się rozpoczęła, aczkolwiek jest to początek ofensywy, ale nie główne uderzenie, to wiemy na 100%. To jest jedna informacja. Druga informacja jest taka, że w chwili obecnej w walkach, w takich aktywnych walkach, czyli tutaj działaniach zaczepnych, atakach po stronie ukraińskiej bierze udział, bez Bachmutu, bierze udział około 5 do 7, ekwiwalent 5 do 7 batalionów, to jest dwie brygady, tak naprawdę, ekwiwalent, to co warto wspomnieć, to nie jest, że walczą dwie brygady, tylko z kilku brygad są wydzielone bataliony, które prowadzą działania ofensywne, w tym częściowo są to bataliony, które już były na przykład w obwodzie zaporowskim, czyli to nie są siły nowe. Ja bym powiedział, że to jest takich szczątkowych informacji, to jest pół na pół, czyli połowę tych operacji aktywnych, zaczepnych operacji prowadzą siły, które już tam były od zawsze. Druga połowa to są siły nowe z świeżo sformowanych ukraińskich jednostek, które podejmują te działania zaczepne. Jeśli chodzi o cały ten front od tak naprawdę Wasyliwki aż po Wuchedar, czyli to jest bagatela naprawdę licząc te linie frontu, to jest ponad 400 km wyjdzie. Więc to jest długi, duży front, gdzie aktywne działanie prowadzi tylko kilka ukraińskich batalionów, z czego część to są bataliony złożone z nowych, świeżo wyszkolonych żołnierzy ukraińskich. I to jest ta druga informacja, czyli pierwsza, że nie ma jeszcze głównego uderzenia, druga, że te ataki prowadzą bardzo małe siły ukraińskie, biorąc pod uwagę ilość brygad, jakie Ukraińcy mają w odwodzie, szacunkową ilość brygad, no ja bym stwierdził, że według najnowszych analiz działania ofensywne prowadzi może 15% sił ukraińskich, które są w odwodzie, a jeśli biorąc pod uwagę siły, które już były na froncie, plus te, które są w odwodzie, no to jest dużo mniej niż 7%. Więc to pokazuje skalę, jak duże siły jeszcze mogą być na zapleczu frontu tutaj, frontu ukraińskiego. Więc to jest taka trzecia rzecz. Czwarta rzecz, widzimy zdjęcia, widzimy filmy przedstawiające tam na razie pojedyncze, tak naprawdę zniszczone czołgi typu Leopard, czy też bojowe wozy piechoty typu M2 Bradley, ale biorąc pod uwagę skalę dostaw czołgów zachodnich z tego roku, bojowych wozów piechoty z tego roku, zestawów artyleryjskich, transporterów opancerzonych, kołowych, kosienicowych, to te straty to są naprawdę rzędu może tam 3-4%. Artur, ja cię pociągnę za język, bo ten materiał, o którym mówisz, film, który de facto był też u ciebie na profilu, on wywołał duże emocje. Tam się pojawiały różne liczby dotyczące tego, ile tego sprzętu Ukraińcy stracili. Potem jednak gdzieś tam się w sieci pojawił kolejny materiał pokazujący ten atak z innej perspektywy, właśnie z perspektywy Ukraińców. Więc tam, jak ty to oceniasz w ogóle, tę akcję? To rzeczywiście mówimy o jakimś blamażu sił ukraińskich, czy jednak Ukraińcy mogą tą akcję określić bardziej w pozytywnych barwach? Znaczy, no, w pozytywnych barwach nie mogą tego określić, bo znaczy inaczej, my tak naprawdę mało co wiemy. Wiemy, że ten teren trochę jest w rękach Rosjan, trochę jest w rękach ukraińskich. Wiemy, że żołnierze ranni i zabici zostali przez Ukraińców ewakuowani, bo na filmach i zdjęciach nie ma w ogóle żadnych ciał. Rosjanie raczej by ich nie ewakuowali tak blisko, będąc tak blisko strefy frontu ukraińskiego. Ja chcę powiedzieć troszkę inaczej na to pytanie, które mi zadałeś, że my tak naprawdę i połowa internetu w ciągu ostatnich 2 dni żyje klęską jednej kompanijnej grupy bojowej, zapominając o tym, że na zapleczu takich
kompanijnych grup bojowych złożonych z różnego rodzaju sprzętu, ale w tym też zachodniego, są dziesiątki. Więc nie chcę mówić, nie chcę o pewnych kwestiach tutaj się głośno wypowiadać, czy te działania ukraińskie były udane, czy nie były udane, jaki był ich cel. Ja mam swoją teorię na ten temat. Wydaje mi się, że te ataki ukraińskie wykonywane w tym regionie w taki sposób i z użyciem takiego, a nie innego sprzętu nie są przypadkowe i to jest większa część dużej naprawdę układanki. Czy te działania ukraińskie w tym miejscu były prowadzone prawidłowo? Z filmu, jaki widzimy opublikowanego przez stronę ukraińską, no można mieć jakieś tam obiekcje, jeśli chodzi o to, że nie były zachowane odpowiednie odległości między pojazdami, że te pojazdy na siebie najeżdżały tak naprawdę, no stawały w bliskiej odległości. Takie błędy, jakie popełniali Rosjanie pod Wuhedarem, kopiuj wklej dosłownie, ale my mamy film tylko z małego fragmentu tych starć. Nie wiemy, jaka była sytuacja. Nie wiemy, czy na przykład dwa, trzy BWP nie pojechały tam bliżej, żeby ewakuować rannych i też nie zostały tutaj porażone, więc tak naprawdę dużo nie wiemy o tej operacji. Wiemy, że Ukraińcy ponieśli straty. Wiemy, że te straty w porównaniu do sił, jakie zgromadzili, są, może to źle zabrzmi, ale są mniej niż symboliczne. I co jeszcze wiemy? Wiemy również to, że strona ukraińska w chwili obecnej realizuje w tej ostatniej fazie ofensywy na razie jej pierwszy etap. Artur, skupiam się, przygotowując się do rozmowy z Tobą, na tych oficjalnych komunikatach i bardzo takim optymistycznym komunikatem dzisiaj był komunikat brytyjskich służb wywiadowczych, które mówią, że Ukraińcy jednak osiągnęli pewne dość istotne sukcesy. O jakich sukcesach my możemy mówić? Jakie są kierunki natarcia według Twoich map Ukraińców i co oni chcą lub co według Ciebie chcą w ogóle osiągnąć? Znaczy, w chwili obecnej mamy tak naprawdę dwa wykryte kierunki działań. To się zmienia, naprawdę, to się co każdego dnia zmienia. Jest jeden stały kierunek, czyli Tokmak, to jest taki stały warunek. Był drugi kierunek, który na początku wydawał się, że to jest miejscowość Bilmak, to jest na południe od regionu Hulajpołe i Wyłyka Nowosiłka, tam nie wiem, połowie drogi między właśnie tymi miejscowościami a Berdiańskiem. To był przez chwilę ten drugi, tak naprawdę pierwsze oś natarcia, bo tam główne walki na początku się rozpoczęły, później przeniosły się na Tokmak, więc to jest ta druga oś natarcia, przy czym ta pierwsza oś natarcia w chwili obecnej troszeczkę zamarła albo po prostu jest niesamowita blokada informacyjna, chociaż tam cały czas toczą się walki. Wydawało się przez chwilę, że druga oś natarcia to jest właśnie na Wasyliwkę, czyli próba dojście do Wasyliwki, żeby ruszyć na Tokmak od północnego zachodu, żeby ruszyć na Tokmak, czyli podejść na południowy zachód, na zachód od Tokmaku. Ale ja mam swoje teorie na ten temat. Wydaje mi się, że czeka nas duża niespodzianka, jeśli chodzi o kierunek ukraińskiej ofensywy. No i możemy być mocno zaskoczeni tym, jak Ukraińcy rozegrają ten temat i wbrew pozorom wysadzenie tamy w Nowej Kachówce coraz bardziej wydaje się, że nie miało na celu zatrzymać ukraińskiej ofensywy, tylko doprowadzić do takiej sytuacji, aby Rosjanie mogli przerzucić odwody w inne części frontu, czyli przerzucić odwody z obwodu chersońskiego, co już uczynili. Tak naprawdę ta linia frontu biegnąca od obszaru okolic Nowej Kachówki aż po Cherson, to została ogłoszona przez siły rosyjskie z wojsk. Tam są naprawdę chyba już najgorszej jakości jednostki rosyjskie i głównie jakieś siły rozgwardii, takie jednostki, które nie są w stanie prowadzić żadnych działań ofensywnych ani kontrofensywnych, jedynie utrzymywać jakieś te fortyfikacje. No ponieważ sytuacja jest taka, jaka jest, że Ukraińcy na pewno nie będą w stanie przez długi czas przekroczyć Dniepru w tym miejscu ze względu na warunki terenowe, rzeczne, na potężne zaminowanie, chaotyczne i potężne zaminowanie wybrzeża i tras podejścia z jednej i z drugiej strony do Dniepru.
I wydaje mi się, że Rosjanie doszli do wniosku, że wysadzając tam w nowej pochówce zyskają około 2 do 4 tygodni spokoju na tym obszarze frontu i rzeczywiście 2 do 4 tygodni na pewno będą mieli spokój, bo natury nie oszukasz, przyrody też nie oszukasz. I te jednostki przerzucają właśnie do obwodu zaporowskiego, ale mam cały czas nieodparte wrażenie, bez wdawania się w szczegóły, że to, co widzimy, to coraz bardziej wygląda na atak pomocniczy. Artur, ja cię jeszcze pociągnę za język, bo trochę uprzedziłeś moje pytanie dotyczące właśnie nowej Kachówki, ale pojawiły się też informacje, widziałem, że na mapie też to zaznaczyłeś, Mierzeja Rabacka, co tam się wydarzyło, bo tam dość głośno było o tym, że Rosjanie podają, że jakieś tam hotele ostrzelane, tutaj się pojawiają ze strony ukraińskiej strony, z ukraińskiej strony, że został trafiony sztab. W jakim celu był przeprowadzony ten ostrzał? No, był podwójny ostrzał tak naprawdę, dwa razy atakowali ten obszar. Wydaje się, że sztab rosyjski, na przykład 58 Armii z regionu Melitopolu mógł się przenieść w ten obszar. Ja mam takie tutaj nie informacje, bo to nie sposób z naszego tutaj kręgu się dowiedzieć o tym, ale takie przypuszczenia, że zaatakowanie kilku, trzech, tam chyba czterech nawet już kurortów wypoczynkowych ulokowanych w takim, a nie innym miejscu, no nie było przypadkowe. To przy użyciu tak drogiej amunicji cel musiał mieć naprawdę dla Ukrainy strategiczne znaczenie. Pytanie, jaki był skutek tej operacji? Podobna operacja była przeprowadzona w Ługańsku. Tam była informacja, że zostało trafione dowództwo albo przynajmniej centrum łączności dla całego frontu. Ta informacja była puszczona ze strony tutaj ukraińskiej i szybko ten temat zamilkł, tak jakby sami Ukraińcy nie chcieli się tym sukcesem chwalić, więc w tym wypadku może się chwalą trafieniem w sztab, ale nie podają szczegółów. Mateusz, my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, oczywiście, kogo tam trafili. My jesteśmy w stanie stwierdzić, że materiały wywiadowcze, rozpoznawcze, analiza danych wskazywała, że jest konieczność przeprowadzenia podwójnego uderzenia za pomocą bardzo drogiej amunicji manewrującej, nowoczesnej i zdolnej penetrować rozbudowaną rosyjską obronę przeciwlotniczą, no w tym regionie już dość mocno skrwawioną, co prawda, więc no nie strzelali w pustostany raczej, tylko w naprawdę wartościowe cele. I jeszcze od Ciebie dodam jedną rzecz, związaną z tymi atakami ukraińskimi na zaplecze Zaporoża. Rosjanie zaczęli się trochę uczyć i o tych atakach coraz mniej wiemy. Coraz mniej wiemy. Jest coraz trudniej wykryć, gdzie jaki na przykład major, generał, pułkownik zginął. Jest coraz gorzej o materiały filmowe z miejsc ataków. Jest coraz gorzej o informacje z takich źródeł osobowych, jeśli chodzi o to, kto został porażony, ile jest rannych itd., itd. Rosjanie to uszczelnili. Jeśli chodzi o te głębokie zaplecze, jeśli chodzi o bliskie zaplecze, czyli Tokmak, Połochy, załóżmy, nie wiem, okolice Wołnowachy, no to ze względu na to, że tej ludności cywilnej jest bardzo mało, są potężne problemy z zasięgiem, no to też jest gorzej o te informacje, żeby się dowiedzieć, co się dokładnie stało. Więc Mateusz, to jest takie pytanie, na które no nie jestem w stanie po prostu. Oczywiście, że tak. Raczej, odpowiedzieć. No, zgadzamy się w 100%, że cisza obowiązuje zarówno po stronie ukraińskiej, jak i rosyjskiej. Jak na razie nawet przecież oboje obserwujemy różnego rodzaju kanały i widzimy, że tych materiałów jest naprawdę jak na lekarstwo. I to dobrze, bo to tylko wskazuje na to, że to, co zarządził prezydent Zełenski, to, co zarządziło dowództwo, jest respektowane. Artur, ja jeszcze dopytam, bo z naszym kolegą Martinem rozmawiałem na temat jednej wiadomości, którą oboje udostępniliśmy, że zniszczenie zapory w Nowej Kachówce doprowadziło tak naprawdę też do zalania linii obrony rosyjskich, ale kilka godzin później gdzieś się pojawiło jakieś źródło sintowe, które mówi, że rzeczywiście Rosjanie gdzieś tam tą swoją linię stracili, ale to nie jest ta główna linia. Czy ta główna linia oporu rzeczywiście znajduje się nieco dalej i ona nie została dotknięta przez powódź?
Tak. Ta tutaj trzeba wprost powiedzieć, że Rosjanie stracili pierwszą linię obrony, która w takim nazewnictwie wojskowym może być nazwana jako wysunięta linia obrony, czy tam wysunięta linia kontaktu. Więc jej utrata nie jest dużym ciosem dla strony rosyjskiej, to trzeba wprost powiedzieć. Mało tego, duża część wojsk z tej linii została w ostatnim tygodniu przed wysadzeniem tam w Nowej Kachówce ewakuowana. Zostały tam naprawdę pojedyncze jakieś punkty obserwacyjne. Ta linia obrony miała w pierwszym celu prowadzić dozór, jeśli chodzi o rzekę. Po drugie, miała wykrywać próby forsowania tej rzeki przez siły specjalne ukraińskie, a po trzecie, w przypadku ukraińskiej ofensywy, chociaż na kilka godzin spowolnić przeprawę przez rzekę. Główna linia obrony rosyjskiej ciągnie się od 5 do 15 km od rzeki i po wysadzeniu zapory w Nowej Kachówce ta linia obrony nie ucierpiała nawet w 1%, to trzeba wprost powiedzieć. Więc ta linia główna obrony rosyjska nie jest w ogóle naruszona. Rosjanie też rozbudowali tam taką słabą, ale trzecią linię obrony, taką przechwytującą na tam najważniejszych tak naprawdę kierunkach, czyli wzdłuż najważniejszych dróg i najważniejszych aglomeracji takich wiejskich, miasteczkowych. To taka przechwytująca na zapleczu linia obrony, która to również nie jest w ogóle naruszona, więc Rosjanie tak naprawdę za wiele tutaj nie stracili i nie ma co przeceniać też tego zalania wody, jeśli chodzi o możliwości obronne strony rosyjskiej. Tutaj więcej straciła strona ukraińska, choćby z tego względu, że te możliwości przeprawowe, desantowe no, zostały dość mocno upośledzone przez najbliższe 2, 3, 4 tygodnie. Nie ma szans zbudowania przepraw, jeśli chodzi o koronę, zapory tam w Nowej Kachówce. Ukraińcy zostali przepędzeni przez tak naprawdę no, Rosjan za pomocą wody ze wszystkich wysp, które przez długi czas odbijali na Dnieprze. Ta strefa szara między wojskami ukraińskimi a rosyjskimi się powiększyła praktycznie dwukrotnie, albo nawet trzykrotnie w niektórych miejscach. Więc najwięcej na tym straciła strona ukraińska, najmniej straciła na tym strona rosyjska. W długiej perspektywie czasu liczonego nie w tygodniach, nie miesiącach, ale w 2, 3, 4 latach, to był potężny cios dla gospodarki ukraińskiej. Powiem tyle, że to był chyba cios większy dla gospodarki ukraińskiej niż utrata nawet Mariupola i jego okolic i całej tej aglomeracji mariupolskiej. Wydaje mi się, że to chyba straty będą spowodowane problemami z wodą. Dużo, 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 dużo większe niż utrata tego miasta. Może dojść do takiej sytuacji, że naprawdę duża część południowej Ukrainy, w tym też wiele obszarów kontrolowanych przez Rosjan, na razie jeszcze, no czeka klęska, jeśli chodzi o rolnictwo, czeka klęska, jeśli chodzi o turystykę, jeśli chodzi o jakieś rybołówstwo rzeczne, tego typu tutaj przemysł lokalny, no to będzie dramat, katastrofa ekologiczna, katastrofa dla całej masy zwierząt, dla lokalnego ekosystemu, no coś niepojętego, co nie miało miejsca od II wojny światowej na tym obszarze. I ja od ciebie jeszcze tylko dodam, że Rosjanie wysadzają kolejne zapory na Zaporożu, powodując zalania terenu, gdzie nie rozbudowywali za bardzo linii obrony, po to, żeby w razie przełamania ukraińskiego móc te natarcia kanalizować, ale ja jestem po rozmowie z kilkoma ciekawymi osobami, które się tym tematem zajmują i wszystkim nam wydaje się, że najciekawsze dni dopiero są przed nami i możemy być mocno zdziwieni. Artur, wspomniałeś o ciekawej rzeczy, wspomniałeś także o historii. To co, mamy powtórkę właśnie z historii? Już nie metoda spalonej ziemi, tylko zalanej ziemi stosowana przez Rosjan? Tak. To trzeba wprost powiedzieć. To jest do chwili obecnej, biorąc pod uwagę aspekt terrorystyczny, terroru państwowego, to jest na drugim miejscu. Pierwsze miejsce to jest rosyjska inwazja, a drugie miejsce w chwili obecnej to jest wysadzenie tej tamy, tak naprawdę. Czyli nawet nie zajęcie jakichś tam miast, nie oszczelanie jakichś tam elektrowni, nie wiem, oszczelanie nawet szpitala, no, tutaj szacunkiem do ofiar takich ataków, ale
to, czego byliśmy świadkiem w nocy z 5 na 6 czerwca, trzeba nazwać wprost, że jest aktem terroru. Jeśli było to wysadzenie, a wiele na to wskazuje, że to było wysadzenie, to jest akt terroru. Jeśli Rosjanie wiedzieli, że tama ma problemy techniczne i nie podjęli próby, załóżmy jej naprawy, albo nie wiem, doprowadzenia do jakiejś strefy zdemilitaryzowanej, żeby tą zaporę uratować, to jest akt terroru. Jeśli świadomie ją uszkodzili, to jest akt terroru. Jeśli nie potrafili jej mechanicznie, czy to komputerowo, czy to ręcznie obsługiwać i spuścić nadmiaru wody, bo ta woda się cały czas gromadziła, to jest akt terroru. Nieważne, jaka była przyczyna katastrofy, chociaż wydaje mi się, że to były wybuchy, czy, bo tak to wygląda mniej więcej. No Amerykanie już gdzieś tam stwierdzają, tak, że ich satelity Izrael coś zaobserwowały. Tak. Izrael tak samo. Ale wydaje mi się, że pod każdym możliwym wytłumaczeniem nie zmienia to faktu, że Rosjanie dopuścili się strasznego aktu terroru, który można śmiało porównać do ataku z 11 września. Tak, tylko wiesz, Artur, ja się zastanawiam, czy to był jednak przemyślany jakiś akt, czy jednak akt dużej desperacji, no bo to tak można chyba myśleć nad tym tematem. To był, przemyślany akt desperacji. Okej. Okay. To był przemyślany akt desperacji, bo ważna rzecz, jaką trzeba wspomnieć o rosyjskiej obronie terenów, które kontrolują, bo słuchacze muszą wiedzieć, czym się różni tutaj trochę obrona ukraińska od obrony rosyjskiej. Ukraińcy w ostatnim czasie skupiali się bardziej na punktowej obronie, szczególnie w regionie Zaporoża. Tam były takie obszary, że naprawdę przez parę kilometrów poza patrolami nie było nic. Nawet za bardzo umocni Ukraińcy nie rozbudowywali. Coś tam trochę, ale to naprawdę to jakieś tam pojedyncze linie umocni w porównaniu do Rosjan. A Rosjanie co zrobili? No, Rosjanie sięgnęli chyba w podręczniku z I wojny światowej i zaczęli budować obronę kordonową. Starali się każdego kilometra bronić. Rozproszyli swoje wojska, szczególnie piechotę, po całym froncie, od Swatowego przez Bachmut, Donieck, aż po Wasyliwkę. Próbują bronić każdego kilometra, bo nie wiedzą, czy Ukraińcy uderzą. I mamy teraz taką sytuację, że przypada, załóżmy, nie wiem, rosyjska kompania na kilometr, na 2 kilometry, kompania piechoty. Doprowadza do takiej sytuacji, że wojska rosyjskie są zmęczone, bo nie sposób rotować tyle sił na pierwszej linii. Te wojska są nękane przez stronę ukraińską, która ma w chwili obecnej inicjatywę i tu nie podlega najmniejszej dyskusji nawet. Rosjanie z tą inicjatywą już 3 miesiące temu stracili. I sytuacja wygląda trochę tak, że może to będzie złe porównanie, ale no Rosjanie chyba popełniają taki błąd, jaki pewne państwo popełniło w 1939 roku, starając się bronić każdego metra ziemi i nie oddawać każdego metra ziemi. Rosjanie robią w chwili obecnej dokładnie to samo. Mało tego, Rosjanie w porównaniu do nas mają dużo mniejsze możliwości, jeśli chodzi o kontratakowanie, o prowadzenie działań manewrowych, działań obronnych, co my w porównaniu wtedy do Wehrmachtu mieliśmy te możliwości dość takie słabe, więc oni teraz na tym chwili obszarze działań mają sytuację jeszcze gorszą, bo po pierwsze są u nich problemy z łącznością, Ukraińcy dość mocno porazili ich system walki elektronicznej, Ukraińcy mają potężne rozpoznanie satelitarne i elektroniczne, Ukraińcy mają inicjatywę, Ukraińcy mają bardzo dobrze rozpoznany teren. Ukraińcy mają wsparcie dość licznych sił specjalnych. Ukraińcy mają dostęp do coraz nowszych zachodnich technologii, jeśli chodzi o środki rażenia przeciwnika. Ukraińcy mają również jakąś strategię operacyjną, inną niż bronimy każdego metra ziemi. I wydaje mi się, że Rosjanie popełnili ten błąd, że zamiast skupić się tylko na obronie określonych ośrodków miejskich i tam skupić swoje siły, załóżmy piechoty, a resztę prowadzić działania manewrowe, no to oni tworzą fortyfikacje rodem z I wojny światowej. Jeśli gdzieś te fortyfikacje pękną, no to front może się posypać, zwłaszcza, że pojawiają się głosy, które mówią o tym, że Rosjanie wystawili dużą część sił na pierwszej linii obrony. Na drugiej linii obrony są jednostki odpoczywające lub tam jakieś szkieletowe siły, a na trzeciej linii obrony nie ma nic. A skąd my to znamy? No proszę sobie przypomnieć ostatnie wypady bliżej nieokreślonych sił zielonych ludzików, czyli tak jak na przykład rosyjski korpus ochotniczy,
który wpadał na terytorium Rosji, przechodził czy przejeżdżał przez rozbudowane linie umocnień rosyjskie, gdzie nie było ani jednego żołnierza. No, więc pamiętam, to, że... jak dziwiliśmy się, czemu te smocze zęby stawiają, tak? A chyba Mateusz gdzieś tam, pan Zen, stawił tą fajną, śmieszną grafikę z tą strzałką, gdzie czołg tak. Po prostu trzeba omija. Ominąć. Więc tutaj są takie sygnały, które mówią o tym, że z rozpoznania satelitarnego wynika, czy rozpoznają, zdjęć, jakie może każdy tak naprawdę za parę euro zdobyć, nie mówiąc już o państwach takich jak Ukraina czy Stany Zjednoczone, wynika, że Rosjanie mają rozbudowane linie obrony. Pytanie, czy mają tyle ludzi, żeby je obsadzić? Wydaje mi się, że nie, czego przykładem jest to, że gorączkowo ściągają byle jakie jednostki z obwodu chersońskiego, tylko żeby łatać dziury. Artur, czyli co, rzeczywiście te linie rosyjskie wyglądają tak, bo ja kilkadziesiąt minut temu zamieściłem taki filmik, pewnie go widziałeś, jak Humvee wspierane przez piechotę atakują mniej więcej takie umocnienia przypominające pierwszowojenne okopy. Czy to tak naprawdę w wielu miejscach frontu wygląda? Tak, to raz. Dwa, Jarek Wolski swego czasu się na ten temat wypowiadał i słusznie, że duża część fortyfikacji na zapleczu była budowana przez prywatne firmy bez konsultacji, jeśli chodzi o oficerów z wojsk inżynieryjnych i saperskich rosyjskich, więc to były na przykład ciągi, nie wiem, dwukilometrowe czy kilometrowe prostego okopu. Często było tak, że te umocnienia były budowane w taki sposób, że nie zapewniały na przykład odpowiedniego pola ostrzału, czy też były umiejscowiane, załóżmy, w dolinie zamiast na wzgórzu, albo nie były wyposażone w schrony, jakieś punkty ewakuacyjne, nie były wyposażone w odpowiednie strefy podejść do nich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna kwestia. Nie mówię, że wszystkie te umocnienia tak były, bo jest dużo też dobrze zrobionych, co widać na zdjęciach satelitarnych, ale jest dużo też takich realizowanych przez prywatne firmy, byle jak. Ale ważna kwestia jest taka, kto tych linii ma pilnować, bo może być taka sytuacja, że właśnie tak jak na tym filmiku, że Humvee podjeżdżają, piechota szturmuje te umocnienia. Szokiem i okopy dla mnie, są czyszczone po prostu. Okopy są czyszczone, szokiem jest dla mnie w ogóle to na tym filmie, że o tak sobie Humvee mogło pod okopy rosyjskie i to dość rozbudowane. No, praktycznie okopy podjeżdża kilka metrów od samych okopów. No to bliżej podjeżdża niż Bolt pod mnie jedną restaurację, tak, tak naprawdę. Więc tak a propos, no nie chcę reklamować tej firmy, nie o to mi chodzi, ale no, ja byłem w szoku. Ja, jak widząc ten film, byłem w szoku, gdzie byli rosyjscy żołnierze, co oni nie widzieli, że Humvee do nich pędzą. Nie byli on chyba jest tam gdzieś z Potawdiwki, nie? Tak. Dobrze mówię? Tak, no, tam te rejony. No tak, tam Rosjanie mieli parę ładnych lat, żeby się umocnić. Artur, więc na początku... To jest taki symbol. Na początku swojej wypowiedzi wspomniałeś o ośrodkach miejskich, a jeszcze kilka tygodni temu największe emocje co do miast ukraińskich wzbudzał Bachmut. Z tego, co ja sobie przed rozmową przeanalizowałem i to, co oficjalnie, bo dzisiaj się skupiamy na tych oficjalnych gdzieś informacjach, mówią Ukraińcy, no to gdzieś odzyskali około 5 km terenu. Jak wygląda sytuacja w rejonie Bachmutu z twoich analiz? Mówiąc wprost, wygląda bardzo dobrze dla strony ukraińskiej. To, że miasto w większości jest rosyjskie, to pod względem wojskowym nie znaczy nic, bo pod względem medialnym znaczy dużo i propagandowym, ale dla mnie ważne są aspekty stricte wojskowe, a aspekty stricte wojskowe mówią, że po pierwsze Ukraińcy kontrolują na północ od Bachmutu i Soledaru, na zachód od Bachmutu i Soledaru wszystkie wzgórza, wszystkie jakie są już wzgórza. To raz. Dwa, opanowali dużą część kompleksów leśnych znajdujących się w tym obszarze. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia, udrożnili całą swoją logistykę, czyli naprawili mosty, położyli jakieś tam improwizowane przeprawy przez kanały, przez rzeczki, wyremontowali drogi. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia, przepraszam. Czwarta kwestia, ostatnie wzgórza, które Rosjanie jeszcze kontrolują na południu od Bachmutu, tam w regionie Coś takiego tam. Na południu od Bachmutu to toczą się ostatnie walki. Tutaj trzecia brygada szturmowa ukraińska te tereny atakuje. Wiele wskazuje na to, że większość tych wzgórz już została odbita. Jeśli Ukraińcy odbiją, tak naprawdę tam jest, jakby to wytłumaczyć, Ukraińcy kontrolują większość tego pasma wzgórz. Tak naprawdę Rosjanie jeszcze w jednym miejscu bronią się na takim podejściu do tych wzgórz. Jeśli stracą to podejście, Bachmut będzie w Niedce i tak naprawdę Ukraińcy będą mogli spoglądać na miasto
południa, z zachodu, z północnego zachodu plus z północy na Soledar. I jeśli będą chcieli, są w stanie naprawdę bardzo szybko i bardzo sprawnie otoczyć miasto. Artur, bo ja patrzę na twoją mapę właśnie w tym momencie i mnie bardzo interesuje wspomniana przez ciebie północ, bo tam to wygląda, jakby się tam nam jakiś powoli kocioł tworzył. Mówię tu o miejscowości Berghiwka, tam w rejonie tej Krasnej Hory. Co tam się wydarzyło? Bo tam o tym też głośno było, o tej północy. Tam było jakieś kontruderzenie, czy... Znaczy to nie jest tak, że to trwa jakieś tam wielkie kontruderzenie. To są systematyczne działania, takie step by step prowadzone przez stronę ukraińską. Kotła tutaj nie będzie. Kotła tutaj nie będzie, bo ta mapa, która w chwili obecnej jest dostępna, ona pokazuje inaczej. Jakby na tą mapę nałożyć mapę wysokości, to w chwili obecnej Rosjanie zostali zepchnięci do doliny. Do doliny, tak naprawdę tam do doliny dwóch rzek, kanału i do doliny, przez którą biegnie linia Czyli kolejowa. Czyli mówisz o tej kierunku Krasnej Hory, bo tak mi się tak. To przynajmniej tak... Na Krasną Horę i na ten sławny sklep ogrodniczy. Okej. Artur, na koniec jeszcze, nie chciałem o to pytać, ale zapytam, takie wyciągnijmy przez chwilę szklaną kulę, co według ciebie, a myślę, że zanim ja opublikuję tą rozmowę, to jeszcze się trochę zmieni. Jak ty to oceniasz, te pierwsze dni tej ofensywy? Mamy szansę, żeby Ukraińcy osiągnęli duży sukces, czy na razie tak podchodzimy chłodno do tego i pokażemy, co przyniosą najbliższe dni? Ja podchodzę optymistycznie do tego, ponieważ pomimo strat, jakie Ukraińcy ponoszą, a w mojej ocenie te straty są mniejsze niż się spodziewałem na początku, to trzeba wprost powiedzieć, ja się spodziewałem, że Rosjanie będą pokazywać naprawdę tutaj dziesiątki zdjęć zabitych ukraińskich żołnierzy, całe płonące kolumny na polach minowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę mamy jedną kolumnę, którą przez tydzień czasu już prawie, przesadziłem, ale przez kilka dni Rosjanie wałkują na każdą możliwą stronę. Rosjanie za wiele się nie chwalą sukcesami. Jest filmik ze śmigłowca z początku tej ofensywy z pierwszego dnia. Jest ta jedna kolumna i tyle. Więc... No jeszcze przed naszą rozmową się pojawiły dwa filmiki gdzieś spod Bachmutu, jakąś tam dwa czołgi pancerne. Tak, 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 o tym ale mówię. To są, rzeczywiście jest... ale to są dwa czołgi. To są... Ja przypominam, pod Wuhedarem Rosjanie potrafili w jeden dzień cały batalion pancerny stracić, więc tutaj dwa czołgi, to są straty i trzeba żałować tych ludzi jak najbardziej, oczywiście, że tak, ale w aspekcie strategicznym to nawet nie jest promil potencjału, jaki ma Ukraina. Ja oceniam początek tej ofensywy ukraińskiej, czyli te działania takie na razie jeszcze wiążące stronę ukraińską, rosyjską, przepraszam, jako działania, które dały duży, pozytywny efekt dla właśnie strony ukraińskiej, ponieważ zmusiły Rosjan do ruszenia odwodów, doprowadziły do chaosu po stronie rosyjskiej. Rosjanie nie wiedzą nadal i my też nie wiemy, gdzie będzie główna oś natarcia ukraińskiego, bo ta główna oś natarcia ukraińskiego to tak naprawdę to może być Tokmak, Połochy, Bilmak, Rozliwka, Wołnowacha, Dokuczajewsk, to może być Gorłówka, to może być Popasna, Ługańsk, to może być Swatowo, Starobielsk, Ługańsk, to jeszcze jest wiele innych scenariuszy typu, nie wiem, Buchedar, Wołnowacha, Nowoazowsk i próba dojścia do Mariupola od wschodu w ogóle. Scenariuszy jest masa możliwości. Ukraina ma tą przewagę, że wszystkie te rezerwy są zgromadzone w takim miejscu, że mają podobną odległość, jeśli chodzi o przemieszczanie się i na Zaporoże, i na region Wuhedaru, i na region Doniecka, i na region Bachmutu, a tam do Swatowego trochę dalej. Więc Ukraińcy mają tę inicjatywę, że tam, gdzie wykryją lukę lub też słabość strony ukraińskiej, tam mogą ruszyć ze swoją ofensywą. I może to być tak, że Ukraińcy doszli do tej ofensywy w sposób inny, niż nam się wydaje, na zasadzie takiej tu i tu badamy front, gdzie pęknie, tam idziemy i zobaczymy, co się będzie działo. A co przyniosą kolejne dni i oczywiście co będą przynosić, znajdziecie na profilu Artura Micka, który gorąco polecamy. Znajdziecie go, link do tego profilu w opisie naszego filmu. Zachęcamy oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie i odwiedzenia twitterowego kanału warnews.pl.
Artur, bardzo ci serdecznie dziękuję. Kibicujemy oczywiście z całych sił siłom zbrojnym Ukrainy. Mamy mało informacji, ale to jest dobry znak, że Ukraińcy odrabiają lekcje i tych materiałów, tej ciszy będzie jak najwięcej. Moim i Państwa gościem był Artur Micek. Dziękuję Mateusz, dziękuję wszystkim i mam nadzieję, że najbliższe dni przyniosą dużo niespodzianek i dobrej informacji. Dzięki.